Czego chcesz, o, Potter? Właśnie. Nie widzę McGonagall, za to widzę dwóch głąbów. To ty jesteś głąbem, który próbuje zobaczyć kogoś, kogo tu nie ma. To Malfoy wysłał tę wiadomość. Ta, bierz go! Na niego! Nie wiem, czy to jest dwoma. Uła! Przerąbane. Daj, ja spróbuję. No chodź, Potter. Spróbujesz. Chciałbyś spróbować. Jak ja cię położę, to już nie staniesz. No, spróbuj się podnieść. Spróbuj szczęścia. No, jeszcze coś masz do powiedzenia? Goj. Jeden pies. Przepraszam, takie brzydkie stwierdzenie. Gdzie Malfoy? Gdzie go nie znajdziesz? Przestań, głupolu. Nieważne, i tak stąd nie ucieknie, co nie? O, i chyba teraz się nauczymy tego rozwalającego zaklęcia. Chyba tak. Tylko, że nie wiem. O, ktoś nas musi tego nauczyć, albo... Jak słyszałem takie duży trzask, to znaczy, że dużo gody wyszło. Spróbujemy wejść tutaj, może coś tam będzie ciekawego. Oj, gdzieś spalić. Gdzie my jesteśmy? Ta kamera się tak dziwnie zmienia. Jest tam jakieś godło. Ale fajne przyrządy. Chciałbym się takim pobawić. A tam jakaś była droga. Troszeczkę niżej. O tutaj, o i tutaj było też zejście. Tutaj? Nie ma jakiegoś wejścia. No i co jest? No i co jest? Nic ciekawego nie ma. Co ja tu przyszedłem? Nie ma nawet żadnej książki, żeby się pouczyć z tego. Wieża astronomiczna. Harry, zasłaniasz mi swoją klatą, nic nie widzę. Idziemy z powrotem. O, tam widzę godło. O, i rozwaliliśmy to. Reparo! Nie. Najpierw to... O, rzuciliśmy. Patrzcie, rzuciliśmy, rozwaliło się. Teraz możemy przenieść na drugą stronę. I to zreparować. Tak. Tak. Kliku. I kto jest bossem? Who is the boss? I am the boss. A więc Crabbe i Goyle zaatakowali cię. Co w tym dziwnego? Malfoya z nimi nie było. Czasem nie widać go nawet na mapie Hunsfotów. Patrz! Pewnie go przeoczyłeś. To znaczy nie może przecież tak po prostu zniknąć. Ptasiek.
Może Hermiona ma rację, może powinienem zapomnieć o Malfoju i skoncentrować się na Slughornie, ale jak niby mam zdobyć jego wspomnienie? Ron, ja nawet nie wiem, co to jest Horcrux. Piękny, no nie? Księżyc. No, tak. Nie mogę przestać o niej myśleć, Harry. Kocham ją. Ale czy ona w ogóle wie, że istnieje? Jak myślisz? No, miziała się z tobą od miesięcy. Miziała? Nigdy nie przytulałem Romildy. Jakiej Romildy? Ron, zjadłeś te czekoladki? Dała mi je Romilda Vane, są napełnione eliksirem miłosnym. Romilda. Znasz ją, Harry? Możesz mnie przedstawić? Tak, ona jest w gabinecie Slughorna. Tak, na pewno tam jest. Chodźmy. O, tam jest godło. Cześć, Ron. Odrobiłeś pracę domową z eliksirów? Hermiono, jesteś dziewczyną. Dziwię się, że zauważyłeś, Ronaldzie. Jak sądzisz, czy Romilda wolałaby kwiatki czy czekoladki? Nie słuchaj go. Najadł się eliksiru miłosnego. Zabieram go do gabinetu Slughorna. Zobaczyć Romildę. Ach, Romilda. Ta. O, a teraz mam chodzić z tym. Musimy dostać się do gabinetu Slughorna. Mam chodzić Rony? Ja chciałbym wejść do naszego pokoju, bo tutaj jest godło. O, właśnie tu jest godło. I mamy godło. Serduszka wypadają! Ale jajca. Zabierz mu różkę lepiej, Harry. To jeszcze rzuci na kogoś zaklęcie. A ja nie chcę sterować Ronem. No nie mógł iść Ron sam za Harry. Uuu, ale serduszek. Fajnie to jest zrobione. Znowu. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Fajnie, że do Slughorna musimy zejść na sam dół. Będę pierwszy. A jednak nie jestem na sam dół. Może jakiś skróciak będzie. Ja już nie ogarniam tych skrótów. Za dużo. Oho, co to? Szukałam cię! Mam dla ciebie... Daj mi spokój. Harry pozna mnie z Romildą Vane. Moron? Wyjaśnię ci później. No, idziemy dalej. Nieważne, co nam mam... Nasza niby dziewczyna... Mówi... No chodź, Ron! O, gabinet Slughorna. A, czyli nie musimy iść na dół, czyli tylko gabinet Slughorna. Przepraszam, że jest pana tak. Niepokoję, ale potrzebuję pomocy. Gdzie ona jest? Co się stało panu Wendy? Wesley, panie profesorze. Romilda? Piękne imię dla pięknej czarownicy. Połknął przez pomyłkę eliksir miłosny. Rozumiem. Wejdźcie. Mam wszystkie składniki w torbie. To nie jest trudne antidotum. Lepiej się pośpieszmy. No ja muszę zrobić, tak? Zawsze Harry. Od czarnej roboty. Od brudnej roboty, sorry. Doskonale! Jeszcze troszkę. O, musimy trochę pobulgotać. Pomieszać. I co olej teraz? Rycynowy. Dobrze, że pachnie lepiej niż smakuje. Wylać do niebieskości. Pomieszać. Fajnie, chciałbym robić takie eliksiry. Szkoda, że tego na chemii nie ma. A jeszcze troszkę. Szkoda, że tego na chemii nie ma. Tylko na chemii. Same głupie. O, nie takie. Same głupie. Równania. Wyciąg z tyko bulwy. Na Boga, nikomu to nie jest potrzebne. No kurczę, czasu nam mało brakuje.
świetna sprawa. Mamy wszystko tak jak należy, po kolei. Nam brakuje trochę czasu. Ojej, proszę trochę powietrza w pokoju, Harry. Aj, pomyliłem się. Oj. Jesteś w tym naprawdę dobry, wiesz? Cudo! Wspaniale! Chyba się z tego wybrnęliśmy jakoś. Jest. Widzicie, jeden błąd i już się robi gorąco. Patrzcie, prawie zdobyliśmy następną. Chyba zdobyliśmy następną tarczę. Czy nie? A, nie zdobyliśmy. Dobrze, chłopcze. Wypij trochę toniku na nerwy. Co się ze mną działo? Eliksir miłosny. Czuję się naprawdę podle. Wypij to. A może i dla ciebie też małą kropelkę? Ron? Ron! Profesorze, pomocy! Co? Co? Trucizna? Został otruty? Bezohar, brawo, brawo! Właśnie ocaliłeś Łębiego, chłopcze! Łębiego. A ten nie może zapamiętać kogoś, kto nie jest słaby. Ej, tam jest godło, a ja go wyciągnąłem. Ja je wyciągnąłem, sorry. Tak to jest, jak czasami się nie myśli nad tym, co się mówi. Widziałaś Hermionę? Ups, szkoda, że nie możesz przyrządzić eliksiru, żeby pomóc Ronowi z tą Lavender Brown. Całe szczęście, Harry, że wczoraj pomyślałeś o Bezoarze. Całe szczęście, że tam był. Chodźmy, za chwilę zacznie się mecz przeciw Hufflepuffowi. Do zobaczenia na boisku do Quidditcha. Tak się zastanawiam. O, tu jest. Chcesz coś podnieść? Chciał coś podnieść. A, jest ławka. Bo tu jest godło. Tylko teraz wiecie, co jeszcze jest. Może byśmy poszli do tego chłopczyka. Zamknięte. Co mu trzeba było dać? Eliksir. Nie pamiętam, gdzie on był. No, nie wiem, czy nie tu na samym dole. No, to jest jakaś myśl. Tutaj w wieży zegarowej. No. No ale nie ma tego chłopaka tutaj. Kurde, co ty robisz takie z... No, nie da się porozmawiać. O, tu jest Aten. To jest ten? Nie, to nie jest on. Ojejku. No trudno. To on? Nie, to nie on. Już nie pamiętam, gdzie on był. O, tarcza! I się nam rozwaliła. No to nic. Poprawiliśmy. I jest cacy. Ale zastanawiam się, gdzie jest ten chłopak, któremu musieliśmy dać ten eliksir. Łajno bomba, fuj. Ej! Przecież to spaliłem. O, chyba teraz dopiero to spaliłem. Także palić do końca, dzieci. Tylko ja mówię. Dzieci. Sorry. Nie wiem, kto mnie tam ogląda.